Cześć, witajcie w dzisiejszych szkółkowieściach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg każe pychę. Wiecie, co to znaczy pycha? Zarozumiałość. Zapraszam Was na kolejną historię. Pamiętacie, o czym opowiadała ostatnio Pani Klaudia? Dziś dalsza część tej historii, posłuchajcie. Królowa Estera szybko podeszła w kierunku króla i dotknęła berła. Król Achaszwerosz zapytał: Królowo Estero, jakie jest twoje życzenie? Choćbyś je o połowę królestwa prosiła, będzie ci dane. Jego życzliwość musiała być dla Estery zachęcająca. Jeżeli znalazłam łaskę w twoich oczach, odpowiedziała Estera, przyjdź o królu razem z Hamanem na przyjęcie, które przygotowałam dla ciebie. Co za dziwne życzenie. To przecież nie jest to, co spodziewaliśmy się usłyszeć. Król zapewne także nie spodziewał się tego. Wyobraźcie sobie ryzykowanie życiem po to tylko, by zaprosić króla na bankiet? Przyprowadźcie zaraz Hamana, rozkazał król, żebyśmy mogli zrobić to, o co prosiła Estera. Jakim ja jestem szczęśliwym księciem, musiał myśleć Haman, siedząc na królewskim bankiecie. Może już wkrótce moja rodzina i przyjaciele dowiedzą się o tym. Z każdym dniem staje się coraz bardziej znaczący. Kto był najważniejszą osobą w życiu Hamana? Tak, Haman. On kochał samego siebie bardziej niż kogokolwiek. Był zarozumiały i pyszny. Kiedy kochasz siebie samego bardziej niż innych, jest to grzech. Bóg mówi, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Stawianie siebie wyżej niż Pana Boga jest grzechem. W czasie trwania przyjęcia król Achaszwerosz zapytał królową: a teraz jakie jest twoje życzenie? Nawet jeśli poprosisz o połowę królestwa, dostaniesz to. Na co Estera odpowiedziała: jeśli znalazłam łaskę u ciebie, królu, przyjdź ty i Haman na następne przyjęcie, które przygotuję dla was jutro. Wtedy powiem ci, jakie jest moje życzenie. Król musiał być bardzo zdziwiony. Haman za to był zachwycony i szczęśliwy, idąc znowu na następne królewskie przyjęcie. Haman dumnie przechadzał się po pałacu. Niecierpliwie czekał na to, kiedy pójdzie do domu i powie swojej żonie i przyjaciołom o zaszczytach, które go spotkały tego dnia. Wtedy to zobaczył Mordochaja przy bramie pałacowej i oczywiście Mordochaj nie pokłonił się przed dumnym księciem. Wracając do domu, Haman przepełniony był złością. Gdyby tylko Haman mógł coś zrobić, na pewno zrobiłby wszystko, aby zniszczyć Mordochaja. Kiedy dotarł do domu, zwołał przyjaciół i swoją żonę, chwalił się przed nimi swoim bogactwem, swoimi synami i tym, że król powierzył mu bardzo ważną pozycję w królestwie. To jeszcze nie wszystko, kontynuował. Jest też jedna osoba, która strasznie mnie denerwuje, która nie pozwala mi być szczęśliwym. To Żyd, Mordochaj. Nie mogę być szczęśliwy tak długo, dopóki on będzie służył przy bramie królewskiej. Żona i przyjaciele Hamana podsunęli mu pomysł. Wybuduj szubienicę wysoką na 22 metry. Jutro powinieneś poprosić króla, żeby powiesił na niej Mordochaja. Ten pomysł ucieszył okrutnego Hamana i natychmiast zbudował szubienicę. Wkrótce Mordochaj nie będzie już dla niego zmartwieniem. Jakim złym panem jest grzech. Haman robił jedną złą rzecz za drugą. To właśnie dzieje się, kiedy grzech, pycha, staje się panem także twojego życia. Kiedy stajesz się coraz starszy,
coraz bardziej pyszny, coraz bardziej zarozumiały. Robisz coraz więcej złych rzeczy. Po skończonym przyjęciu król także wrócił do swojego pałacu. Nie mógł jednak zasnąć. Ta noc wydawała mu się bardzo długa. Czy to był przypadek, że król Ahasweros nie mógł spać? Nie. Co Estera, Mordochaj i inni Żydzi robili w tym czasie? Oni się modlili. Kto nie pozwolił spać Ahasweroszowi? Oczywiście, to był Bóg. W końcu król poprosił o przyniesienie mu księgi, w której było zapisane wszystko, co wydarzyło się w czasie jego panowania. Służący zaczął czytać głośno. Wkrótce doszedł do miejsca opisującego spisek na króla i to, że Mordochaj to odkrył. Jak został za to wynagrodzony Mordochaj? Zapytał król. Nie otrzymał żadnej nagrody, odpowiedział służący. Co? Żadnej nagrody? To nie powinno mieć miejsca w królestwie Persji. To wstyd, że Mordochaja nie wynagrodzono. Król zdecydował, że musi coś dla Mordochaja od razu uczynić. Ale co? Właśnie w tej chwili król usłyszał kogoś idącego przez dziedziniec. Kto tam jest? Zapytał król. Na dziedzińcu stał Haman. Przyprowadź Hamana, rozkazał król swojemu służącemu. Haman mógł być właśnie tym człowiekiem, który pomógłby mu w jego planie. Wiemy, dlaczego Haman był tam tak wcześnie, prawda? Hamanie, co powinno być zrobione dla człowieka, którego król chce wynagrodzić? Zapytał król Ahasweros. Haman? Oczywiście od razu pomyślał o sobie, był przecież zarozumiały i dumny. Kogóż oprócz mnie mógłby król chcieć wynagrodzić? On znowu myślał tylko o sobie. Kiedy grzech panuje w twoim życiu, nawet nie możesz myśleć w taki sposób, w jaki Bóg chce, abyś myślał. Biblia mówi, że diabeł zaślepił umysły niewierzących. To oznacza, że każdy, kto nie przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, ma umysł zaciemniony przez szatana. Ten, kto jest opanowany przez grzech, jest niewolnikiem grzechu. Haman nim był. Myślał tylko o sobie. Miał oczywiście mnóstwo pomysłów, w jaki sposób król miał go wynagrodzić. Człowiekowi, którego król chce wynagrodzić, rozpoczął Haman, powinno się przynieść królewską szatę, którą król nosi, oraz konia, na którym jeździ król. Jeden z twoich książąt powinien nałożyć tę szatę na tego człowieka i prowadzić go na koniu przez ulice miasta oraz powinien wołać przed nim: tak postępuje się z mężem, którego król chce wynagrodzić. Wyglądało na to, że królowi spodobał się pomysł Hamana. Świetnie. Idź od razu do Mordochaja, weź szatę i konia. Zrób to, co właśnie zasugerowałeś. Mordochajowi, Żydowi, dokładnie tak zrób, jak opisałeś. Niech siedzi na królewskim koniu, odziany w królewską szatę. Pamiętaj, zrób wszystko dokładnie tak. Mordochaj? Czy król naprawdę miał na myśli tego Mordochaja, który siedzi przy królewskiej bramie? Haman nie mógł uwierzyć własnym uszom. Czy on naprawdę zrobi to wszystko dla Mordochaja, mojego wroga? Tak, wiedział, że musi to zrobić, bo słowo króla było prawem. Czuł się tak, jakby miał zły sen.
opuścił pokój króla, by zrealizować nieprzyjemne dla niego zadanie. Włożył królewską szatę Mordochajowi i obwoził go na królewskim koniu. Potem prowadził Mordochaja przez ulicę Suzy i wołał: tak postępuje się z mężem, którego król chce wynagrodzić. Ludzie musieli patrzeć na to ze zdumieniem. Jak bardzo Haman musiał nienawidzić tej chwili. Kiedy dziwna przejażdżka zakończyła się, Mordochaj wrócił z powrotem do pracy przy bramie pałacowej. Haman był zawstydzony i wściekły. Ze spuszczoną głową szybko wrócił do domu. Ze smutkiem opowiedział swojej żonie i swoim przyjaciołom o wszystkim, co się wydarzyło i o niepowodzeniu jego planów. Oni wysłuchali go, ale nie potrafili go pocieszyć. Ponieważ Mordochaj jest Żydem, nie możesz występować przeciwko niemu. To ty zostaniesz zgładzony, wróżyli jego przyjaciele. Co wydarzyło się w tej historii dalej? Oglądajcie nas już za tydzień. Dziś niedziela kantaty. Kantaty oznacza śpiewajcie. Chodzi tutaj głównie o śpiewanie dla Pana Boga. U mnie dziś odbywa się diecezalne święto pieśni. A ja mam dla Was konkurs związany z muzyką. Tak jak dzisiaj Samuel powiedział, mamy niedzielę kantatę, to znaczy śpiewajcie. Ale Boga wysławiać możemy na różne sposoby, poprzez muzykę, między innymi grając, na przykład na różnych instrumentach. I chciałbym Wam zaprezentować część moich instrumentów, na których także możemy Boga chwalić, uwielbiać i wysławiać Go. Pierwszy instrument, który chciałbym Wam zaprezentować, to jest... Tak jest, to jest gitara, gitara akustyczna. Na pewno już ją nieraz widzieliście i słyszeliście. Brzmi ona mniej więcej tak. A czy znacie ten instrument? Wiecie, jak on się nazywa? Tak, to jest saksofon. A jego brzmienie jest takie. Przed chwilą był saksofon, a teraz mamy inny instrument. Jak on się nazywa? To jest flet prosty. Być może część z Was gra na flecie prostym, ale kto nie gra i nie wie, jak brzmi, to posłuchajcie. Kolejny instrument jest jednym z mniejszych instrumentów. Nazywa się harmonika ustna i brzmi tak. Kto z Was wie, co to takiego? To są marakasy. A gra się na tym w ten sposób. Ile instrumentów udało Wam się odgadnąć? Pamiętacie? Znaliście je? Pamiętajcie, że Pana Boga można chwalić i uwielbiać na różne sposoby. Dzisiejsza niedziela, niedziela kantate, mówi nam, że możemy uwielbiać Boga poprzez śpiew, ale też możemy chwalić i wysławiać Boga poprzez muzykę, na przykład na różnych instrumentach. Zachęcam Was do tego, żebyście i śpiewali, i próbowali swoich sił na różnych instrumentach, grając, śpiewając, w ten sposób Boga chwaląc. Teraz zapraszam Was na wiersz. Dziś jeden z moich ulubionych.
Paweł i Gaweł. Aleksander, Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł: wolność, Tomku, w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie, czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co, waćpan, robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mos, panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to: wolność, Tomku, w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie: jak ty komu, tak on tobie. A teraz tradycyjnie zapraszam was na polecajkę. Witajcie. Czy wyobrażacie sobie grę z Panem Bogiem? Przyjemny czas zabawy i powtórki historii biblijnych. Zachęcam do biblijnego memory. Karty kolorowe i dla najmłodszych, i dla starszych, gdzie w prosty sposób w ramach zabawy powtarzamy historie biblijne. Na przykład Jozuego, Jonasza, Gedeona, czy również i innych. Zapraszam do dobrej zabawy starszych i młodszych. Biblijne memory. Słaba nastrugana, ta za krótka. Tyle kredek i wszystkie do wyrzucenia. Ale moja mama ma pomysł, co zrobić z takimi kredkami. Jak wykorzystać stary słoik i stare kredki? Na przykład możemy z nich zrobić pojemnik na drobiazgi. Będziemy potrzebować cały szereg kolorowych kredek, słoiczek i pistolet na gorąco. Kredki przyklejamy. Przyklejamy kredki do słoika. Jedna obok drugiej, równiutko. Staramy się dbać o to, żeby dwa kolory nie były koło siebie, wtedy nasze pudełeczko czy nasz pojemnik będzie wyglądał atrakcyjnie.
powoli mój słoik się zapełnia kredkami i niebawem nasz pojemnik będzie zupełnie gotowy. Takim sposobem mamy eko pojemnik na drobiazgi. Możemy włożyć do niego inne kredki albo nożyczki. Mamy dekoracje na nasze biurko i daliśmy drugie życie starym rzeczom. Działajcie! No i to już koniec dzisiejszej szkółki wieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.